Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Niezmiernie mi miło powitać Państwa w Domu Kultury w Rybniku Niedobrzycach na drugim Rybnickim Forum Kultury. A to powitanie w zasadzie dokonała nasza formacja taneczna mażoretek Astra. Kilka słów może o Astrze. Astra to jest zespół, który działa w Domu Kultury nieprzerwanie od 1995 roku. Czyli w ubiegłym roku już obchodziły te dziewczyny 20-lecie, a niektóre z nich mają dopiero gdzieś po 15 lat. Także dosyć ciekawie. W każdym razie Astra to jest zespół, który w tym roku dzierży miano mistrza Polski. Jest to formacja, która zdobyła Mistrzostwo Polski. Natomiast na Mistrzostwach Świata w chorwackim Poreciu Astra zdobyła wysoką lokatę, bo 6. miejsce. Także naprawdę bardzo się cieszymy z tego, że ten zespół działa właśnie w Domu Kultury w Rybniku Niedobrzycach. I teraz oczywiście miała być oklaski, za które serdecznie Państwu dziękuję. Wracając do Domu Kultury w Rybniku Niedobrzycach, chciałbym powiedzieć, że nasza działalność taka nieprzerwana, zinstytucjonalizowana to jest 70 lat. Akurat w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 70-lecia, aczkolwiek z tego, co mówią nasze, że tak powiem, prababcie, babcie i osoby, które jeszcze żyją i z autopsji mogą poopowiadać co nieco na temat działalności kulturalnej w Niedobrzycach, to takaż działalność była prowadzona już w okresie na pewno i międzywojennym. Wiemy, że w roku 1920 była założona orkiestra przy kopalni Rymer, zresztą kopalnia Rymer, mecenat naszego Domu Kultury przez wiele, wiele, wiele lat. Gdyby nie kopalnia, to tego Domu Kultury by nie było. A dzisiaj przy zbliżających się oczywiście barburkach należy również pamiętać o tych naszych górnikach i z tego miejsca chcę im życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wszystkim szczęścia, tego szczęścia górniczego, bo wiecie, że takowe szczęście jest naprawdę im nieodzowne w ich ciężkiej pracy. Chciałbym również nadmienić, że z ponad stuletnią tradycją tutaj działa również chór imieniem Adama Mickiewicza. I to tyle, jeżeli chodzi o krótką historię naszej działalności Domu Kultury. Jeżeli Państwa będzie interesowała taka działalność, powiedzmy, bardziej już kwintesencja tego wszystkiego jest w publikacji, którą popełniłem w ubiegłym roku właśnie na okoliczność jubileuszu, więc jeżeli Państwo będą chcieli, to taką publikację można w Domu Kultury otrzymać. Dziękujemy bardzo panu dyrektorowi. Dziękujemy również pracownikom Domu Kultury w Rybniku Niedobrzycach. Przede wszystkim za gościnne przyjęcie naszego wydarzenia, za przyjęcie nas w progi właśnie tej instytucji kultury oraz za okazaną pomoc organizacyjną. Szanowni Państwo, drugie Forum Kultury jest swoistą kontynuacją pierwszej edycji, która odbyła się w kwietniu tego roku. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa garść przydatnych informacji z różnych dziedzin, z różnego punktu widzenia istotnych dla Was, twórców kultury. Chcemy również wtajemniczyć Państwa w plany kulturalne naszego miasta i zapoznać z najbliższymi działaniami, które będą wdrażane w przyszłym roku i w kolejnych latach. Najważniejsze jednakże jest to, że forum ma za zadanie umożliwić nam wszystkim spotkanie się, aby na moment zwolnić tempo, poznać się wzajemnie, zainspirować, wymienić poglądy, być może rozpocząć jakąś nową współpracę, założyć nowe projekty. Wreszcie miło spędzić czas w wyjątkowym gronie. Liczymy już dzisiaj na Państwa sugestie co do tego, jak chcielibyście Państwo, żeby wyglądały kolejne edycje. Zakładam, że kolejne edycje przy zainteresowaniu Pana Prezydenta Miasta odbędą się w kolejnych latach. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie poprowadzi szczególny i zupełnie nietuzinkowy rybniczanie, mieszkający swego czasu właśnie w Niedobrzycach, w których w tej chwili się znajdujemy. Postać wyjątkowa, wszechstronnie uzdolniona. Jako dziennikarz telewizyjny związany z NC+, TVN i TVN24, ale swoją karierę zaczynał w studenckim Radiu Egida. Następnie rozwijał ją we współpracy z Radiem Katowice oraz programem trzecim Polskiego Radia. Kilka lat temu zadebiutował literacko, wydając powieść Jest takie miejsce. Jego bibliografia rozszerzyła się do tej pory o publikację drugiej powieści pod tytułem Szukając mnie. Jest również współautorem książeczki bajkowo Dziennikarze dzieciom, a także kilku biografii uznanych polskich w zasadzie oświatowej randze sportowców jak Mariusz Czerkawski, Robert Lewandowski oraz Krzysztof Jabłoński. Dziś wrócił w rodzinne strony, aby jako gość specjalny pełnić rolę prowadzącego to spotkanie. Przed Państwem Wojciech Zawioła. Zapraszam. Zapraszamy Wojtka. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za takie przedstawienie. To rzeczywiście
Ogromny zaszczyt być tutaj, bo rzeczywiście jestem rybniczaninem i pochodzę z Niedobczyc, co też jest dodatkowym smaczkiem tego wszystkiego. Elżbieta Wolny-Luks, dziękuję bardzo. I Marian Wolny, dyrektor Domu Kultury w Rybniku Niedobczycach. Po tych wypowiedziach państwo wszystko pewnie wiedzą na temat drugiego Rybnickiego Forum Kultury, ale oczywiście o szczegółach będziemy mówić w najbliższych kilku godzinach i z pewnością szczegóły będą bardzo interesujące. Mi pozostaje tylko powitać wszystkich gości. Przede wszystkim pana prezydenta miasta Rybnika Piotra Kuczerę. Dzień dobry. Zastępcę dyrektora, prezydenta miasta oczywiście, pana Piotra Masłowskiego. Oczywiście radnych miasta Rybnika, radnych dzielnic, dyrektorów instytucji kultury, przedstawicieli świata kultury i mediów, także wszystkich uczestników, których tutaj mamy na sali. Witam serdecznie wszystkich państwa. I witam także pana profesora Alojzego Gryta, artystę rzeźbiarza, który dziś zaszczycił nas swoją obecnością. Jego pracę można oglądać w wystawie w holu Domu Kultury. Tutaj zaraz obok będą mieli państwo okazję z pewnością tę pracę oglądać. Panie profesorze, nie widzę pana w tej chwili, ale jest pan tutaj, tak. Dzień dobry. Pan Alojzy Gryt pochodzi również z Rybnika Niedobczyc, więc to też szczególna pewnie dla niego sytuacja, dla nas również. Proszę państwa, czas rozpocząć Rybnickie Forum Kultury, a rozpoczynamy od wypowiedzi i prezentacji człowieka, który bardzo dużo ma do powiedzenia w Rybniku, prezydent miasta Rybnika, pan Piotr Kuczera. Zapraszamy na scenę i z pewnością będzie dużo interesujących rzeczy, natomiast mnie najbardziej interesuje, nie ukrywam, Strefa Juliusza. To jest coś niebywałego. Kiedy się z tym zapoznawałem, byłem bardzo zainteresowany, a zatem słucham. Dzień dobry państwu. Również witam pięknie na naszym drugim Rybnickim Forum Kultury. Ja się bardzo cieszę z państwa obecności i z tego, że możemy dalej w tym gronie rozmawiać o rzeczach, które z punktu widzenia funkcjonowania miasta są bardzo istotne, bo klimat miasta, to czym miasto tak naprawdę jest, to właśnie kultura, to przestrzeń, to ludzie, którzy współtworzą to miasto. Bardzo się cieszę z obecności pana profesora, bo to jest żywy przykład rybniczanina wywodzącego się z tej pięknej dzielnicy, który zaistniał w stolicy Śląska, czyli we Wrocławiu, bo tam spędził szmat życia. No i wiele, wiele elementów architektury można właśnie jego autorstwa spotkać we Wrocławiu. Proszę państwa, z punktu widzenia obszaru centralnego w mieście, czyli tak zwanej strefy Juliusza. Powiem może na początku o osobie samego Juliusza Rogera, bo to jest taki motyw przewodni i osoba, która no, też wywodzi się z środowisk niemieckich, co dzisiaj oczywiście różnie bywa komentowane, ale w praktyce powiem jedno, że to była osoba, która była społecznikiem, była lekarzem, w pewnym sensie była kulturoznawcą tej przestrzeni, do której został w pewnym sensie wysłany, no bo książę Raciborski szukał po prostu lekarza i ten te usługi w pewnym sensie pełnił, ale jednocześnie zainteresował się właśnie tą ziemią Górnym Śląskiem i pokazywał to, co na tej ziemi było z punktu widzenia no, wtedy państwa, czyli drugiego cesarstwa niemieckiego, bardzo istotne i się mu to, myślę, udawało. Z tym cesarstwem to ja przesadziłem, bo to tu jest ktoś z muzeum, jest to, o jest pan dyrektor, także dobra. To jedziemy, tylko, o, sekunda, tak ta technika działa. Dobra, proszę państwa, pomysł jest generalnie taki. Tak naprawdę chodzi o to, żeby ta strefa Juliusza była w pewnym sensie samoobsługowa. To znaczy mamy przestrzeń w centrum miasta, która musi zaoferować wiele elementów, które będą się składały na pewien całościowy pomysł. Bez tej całości nie będzie poszczególnych elementów, nie będzie to po prostu chodziło. No nieprzypadkowo to przypomina pas klinowy, który funkcjonuje gdzieś tam w silnikach. On porusza wszystkie elementy, powoduje, że jest jakaś oś, jakiś ten motor, te centrum, skąd mamy tą energię, ale oddziaływuje to na wszystko, na wszystkie inne elementy. Mamy tutaj cały zestaw budynków. W lewym górnym rogu widać Urząd Miasta, ten na niebiesko.
ten na niebiesko, Urząd Miasta, już dzisiaj jest pewnym naturalnym centrum miasta. Z prostego powodu tam ludzie przychodzą, setki, tysiące ludzi coś załatwić. Wielu urzędników również tam pracuje. Pewien generator ruchu. Obok ten czerwony budynek z napisem Weber ma powstać. Dzisiaj tam jest plac. Co ważne, my jako rybniczanie trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że mówimy już o tym jako o miejscu parkingowym. 20 lat temu pierazy oko stwierdzono, że to będzie taki plac po wyburzeniu tego, co tam stało, który tymczasowo zostanie przeznaczony na parkingi. No i tak dzisiaj zostało. Ja gdy się pytam rybniczan, tak naprawdę to ta przestrzeń, czym jest dla państwa, oni mówią, no miejsce parkingowe. To z punktu widzenia funkcjonowania miasta jest wielką niegospodarnością, ale również taką przestrzenią, i to słyszę od osób, które tu przyjeżdżają, co to tu jest. No, ni to parking, ni to coś do zagospodarowania. Chcielibyśmy tam postawić budynek klasy A, nazwa Weber od pierwszego burmistrza, klasy A biurowiec. Mamy obliczenia, mamy pewne standardy, które pokazują, że ma to sens i będzie się bilansować. To, co tam na żółto i zwie się Roger, to centrum, które będzie służyło opiece senioralnej, takiej wymianie międzypokoleniowej. Wiele bym mógł na ten temat mówić, ale nie chcę tu przynudzać. Chcę pokazać jedną rzecz, że tam będzie życie, będą ludzie, którzy, bo często tu mamy pewną bazę nieporozumienia, jakiś dom starców w centrum miasta. Nie. To ma być miejsce, gdzie aktywne osoby będą chciały spędzać no, swój wiek emerytalny, ale będą uczestniczyły w życiu miasta. To z wielu powodów ma sens. Z podstawowego, aktywność człowieka w wieku emerytalnym tak naprawdę powoduje, że on z punktu widzenia społecznego uczestniczy w tym życiu, jest aktywny i również z punktu widzenia samorządu nie jest, powiem brzydko, ciężarem, ponieważ tak naprawdę sam broni się przed chorobami, przed tym wszystkim, co może w jego życiu powodować pewną stagnację, a co za tym idzie, no stany takie, a nie inne, najczęściej chorobowe. Centralny Park Bukówka, on został dzisiaj połączony już przez przywrócenie muru, który oddzielał dawny szpital miejski w Rybniku, szpital miejski numer 1, tak to się kiedyś pięknie nazywało. I ten Park Bukówka z dziedzińcem będzie tą strefą zieleni, miejscem spotkania. Tam chcielibyśmy pokazać miejsce do rekreacji. One dzisiaj już funkcjonuje, aczkolwiek wymaga pewnego doszlifowania. Mamy szkołę zawodową dzisiaj, czyli miejsce, które generuje znaczny ruch młodzieży i nieprzypadkowo ta bliskość opieki senioralnej i miejsce spotkania w postaci Parku Bukówka powoduje, że ta młodzież będzie uczestniczyła niejako w życiu również tego Rogera, czyli tego pawilonu opieki senioralnej. Mamy również szkoły w pobliżu, na przykład szkołę urszulańską. Wstępnie już wiemy, że chcieliby bardzo się zaangażować w ten projekt, w uczestniczenie w życiu miasta. No i oczywiście teraz przejdę do tej części najbardziej kulturalnej, bym powiedział, ponieważ mamy, i tu może wyjaśnię, ponieważ różne się pojawiały terminy, mamy budynek Juliusza, to jest ten na czerwono tutaj na samym dole, i to był pierwotny budynek, który został, ten pawilon właśnie został nazwany od imienia zmarłego Juliusza Rogera, nazwany właśnie Juliusz, aby upamiętnić tą postać. Z biegiem czasu już potem usłyszałem różne dodatki. Błogosławiony Juliusz, święty Juliusz i tak dalej. Juliusz Roger nigdy nie został ani świętym, ani błogosławionym, ale kaplica, która dzisiaj niestety nie jest w posiadaniu miasta, ona była pod wezwaniem świętego Juliusza. Stąd te częste nieporozumienia. Te kobiety mi wybaczą, to jest chyba brąz, tak? Czyli pawilon Rafał to nic innego jak pawilon, który został później dobudowany z włączy go przewiązka z Juliuszem. I właśnie w pawilonie Rafał mamy taką ładną rzeźbę, że tak się wyrażę, Rafała Archanioła, stąd nazwa pawilonu Rafał. I te dwa elementy jakby wiążą się z dzisiejszym tematem Forum Kultury. Bardzo bym chciał, żeby były przestrzenią, gdzie będziemy mogli pokazywać w sposób nowoczesny przestrzeń muzealną miasta Rybnika, i tu chcę wszystkich muzealników rybnickich uspokoić, bo różne głosy do mnie docierają. Chciałbym również powiedzieć, że my musimy wprowadzić tam elementy edukacyjne i elementy, które będą
pewnym symbolem nowoczesności tego miejsca, bo dzisiaj muzeum, dzisiaj edukacja, to wszystko musi iść w parze. I chciałbym, żeby takim duchem przewodnim był właśnie Juliusz Rogek, ponieważ on z jednej strony pokazuje historię miasta Rybnika, jesteśmy w stanie to pokazać tam, pokazuje również swoje zainteresowania, czyli zainteresowanie Górnym Śląskiem, zainteresowanie Gwarą Śląską, zainteresowanie przyrodą Górnego Śląska i to był też jeden z ważniejszych motywów, który tam będzie. Mogę tutaj również zdradzić, że rozmawiamy z Izbą Lekarską. Ona też ma pewne pomysły, by pokazać na tle przyrody Górnego Śląska również rozwój medycyny. I tu znowu spotykamy Juliusza Rogera, ponieważ przecież był lekarzem. No i jesteśmy w budynku dawnego rybnickiego szpitala, z którym wiążą się emocje, pewien ładunek emocjonalny bardzo istotny, ponieważ tam ludzie się rodzili, tam ludzie umierali, tam ludzie przeżywali ważne momenty swojego życia. Spotykam pracowników tego miejsca, dawnych pracowników tego miejsca, pacjentów, lekarzy. Tam są emocje, tam jest pewien kapitał, który musimy wykorzystać jako rybniczanie, bo tak naprawdę tam każdy choćby z ciekawości przyjdzie i naszym zadaniem jako ludzi kultury będzie wymyślenie takiego programu, który spowoduje, że będą tam chcieli wracać, będą chcieli jeszcze raz w tych przestrzeniach i z tymi zabytkami, które tam będą pokazywane, czy z tą wiedzą, którą tam znajdą, będą chcieli obcować. No i ostatni malutki pomarańczowy, nieco wyżej od Rafała, budynek dawnej dermatologii, centrum rodziny. Tutaj prezydent Masłowski może długo o tym rozmawiać. Tam chcemy skupić wszystko to, gdzie występuje hasło rodzina i opieki nad tą rodziną w Rybniku. W wielkim skrócie to tyle. Bardzo bym chciał, żeby ta przestrzeń była przyjazna, żeby ożywiła centrum, żeby zakończyła pewien proces odchodzenia rybniczan od centrum. My dzisiaj jako miasto się bardzo rozlewamy i jakby uciekamy z tego centrum, a tak naprawdę wszystko to, co dzisiaj jest w centrum, powinniśmy w większym stopniu wykorzystywać i oczywiście wprowadzać te elementy, które spowodują, że liczba mieszkańców też tam będzie rosła. I to nie jest działanie antydzielnicowe, jesteśmy w Niedobczycach. To jest działanie, które spowoduje, że charakter miastotwórczy będzie jeszcze bardziej pokazany, jeszcze bardziej wyłuszczony i będzie wzbogacał tak naprawdę dzielnicę, bo w sposób naturalny będziemy mieli ten obszar kultury, obszar również biznesu, myślę o pawilonie czy o budynku Weber. To będzie przestrzeń, która będzie po prostu przyjazna i będzie pokazywała w pewnym sensie nową twarz Rybnika. I to jest, wydaje mi się, cenne. Park kulturowy znowu symbolem stały się, i to nie jest moja wina, parasole na rynku. Półtorej roku walczyliśmy o to, żeby przestrzeń tego miasta w postaci, ktoś by powiedział, głupich parasolów. Tak? Pan prezydent z głupimi parasolami nie potrafi sobie poradzić. Ale to naprawdę jest proces, który z jednej strony zależy od browarów, bo oni najczęściej za darmo dają te parasole, ale też jest wielką sztuką przekonać tych, którzy prowadzą tą działalność, żeby je wystawili i żeby zobaczyli w tym sens. Spotykałem się z wieloma na tym rynku i jeden mi taki młody człowiek powiedział, a co panu przeszkadzało, że to było takie fajne, kolorowe? Ale myślę, że dzisiaj by powiedział, patrząc na to zdjęcie, że to naprawdę ma sens, bo my tą przestrzeń publiczną musimy trochę uspokoić, musimy pokazać, że podstawowym elementem, na który powinien mieszkaniec zwrócić uwagę, nie jest parasol, tylko jest ta architektura pięknego, rybnickiego, zabytkowego rynku. No, długo bym mógł jeszcze mówić o kulturze spożywania, a propos kultury różnych tam trunków, bo z tym też jest mały problem, gdy mówię z mieszkańcami, ale wydaje mi się, że właśnie ten ład przestrzenny jest tym dobrem, nad którym powinniśmy ciągle jako rybniczanie pracować. No i teraz może ten filmik, który odsyła nas do zjawiska, które jest totalnie powszechne, przyzwyczailiśmy się i myślę, że to już też do końca jakby nie spełnia swojej roli, a dlaczego to na filmie zobaczymy. Park kulturowy to wszystkie efekty tu są, ale to generalnie o części powiedziałem. To są też zresztą wnioski i to jest może ważne związane z pierwszym forum kultury i żeśmy tam jakby do tego doszli wspólnie, bo to nie jest tylko i wyłącznie pomysł pana prezydenta. I pan prezydent tego sam jakby nie przewalczy. Ja muszę mieć wsparcie w osobach opiniotwórczych, w osobach, które powiedzą w mediach, powiedzą w szkołach, powiedzą w domach kultury, powiedzą właściwie wszędzie na zebraniu z mieszkańcami. Tak to ma sens, bo prawda też jest taka, że trochę uderzamy w interes
tych, którzy wywieszają pewne rzeczy. No tu mamy cały spis, jak powiedziałem, tych rzeczy, które zostały jakby wypracowane, ale to jest świat bez reklam, to chciałem powiedzieć. No i teraz krótki film. Znamy te klimaty. Masłowski ostatnio odwiedził zbiory muzeum właściwie w podziemiach Okrąglaka i tam kilka reklam takiego starego typu odkrył. Myślę, że to my dzisiaj na zdjęciach też widzimy. Mówimy głównie o tych metalowych szyldach, które w PRL-u może wydawały się toporne, ale moim zdaniem wcale nie było takie złe. Szczególnie jest taki bardzo fajny przykład, bo tutaj nad apteką po lewej stronie widać taki metalowy wysięgnik. Powinniśmy moim zdaniem iść właśnie w tego typu inspiracje. Jest to być może trudne, nie jest to na pewno łatwe, ale z drugiej strony też jest tak, że pewne wzorce i bardzo bym chciał, żebyś Państwo dzisiaj na tym forum też o tym podyskutowali. Pewne wzorce no, musimy pokazywać jako miasto, też będę chciał jako prezydent, jako ten, który powiedzmy ma tam jakieś nośniki informacyjne, to rzeczywiście pokazywać mieszkańcom, że ta przestrzeń może być ładna i mamy wzory nasze nawet lokalne, do których możemy nawiązywać. Dlaczego tylko w centrum? No na razie jest to próba na bardzo dużym obszarze. Marzy mi się, żeby oczywiście dotyczyło to wszystkich przestrzeni publicznych w mieście i na pewno trzeba to rozłożyć na lata. Chciałbym edukować, chciałbym pokazywać dobre wzorce, a dopiero później chciałbym no to prawnie niejako ugryźć. Wiem jedno, że łatwiej przekonać kogoś, który widzi w tym sens, niż restrykcyjnie tylko wystawiać mandaty. Proszę Państwa, to w wielkim skrócie tyle. Ja życzę owocnych obrad. Pan prezydent Masłowski przejmuje dowodzenie i życzę jednej rzeczy Państwu, właściwie dwóch. Przede wszystkim niegasnącego zapału do tego, by mówić o kulturze w Rybniku, by pokazywać swoje pomysły i jesteśmy jako Urząd Miasta otwarci na te pomysły. Po to mamy Biuro Kultury, mimo że co niektórzy gromy sypią i mówią, że to jest bardzo niepotrzebne biuro i rozrzutność Urzędu Miasta. Moim zdaniem to biuro jest potrzebne, ma koncentrować ludzi kultury, ma zbierać ich pomysły, ma robić kalendarium, ma to koordynować.
mamy być coraz lepsi. Chciałbym i myślę, że obecność pana profesora też to dzisiaj pokazuje. Mamy kapitał rybniczan, którzy tu się wychowali, wyjechali i dzisiaj mogą się pochwalić wielkim dorobkiem. My to musimy w Rybniku pokazywać. Są dzisiaj ludzie młodzi, którzy szukają przestrzeni, żeby się mogli pokazać. My musimy ich pokazywać. Czerpmy z całego dorobku kultury polskiej, europejskiej. Pokazujmy wszystkich, ale też pokazujmy w sposób szczególny tych, którzy są twórcami kultury tu na miejscu i uczmy rybniczan, że mamy zasób ludzi, środków również, które służą temu, by po prostu być z tej kultury dumnymi. I to chyba jest coś, czego nam wszystkim brakuje i życzę państwu właśnie tej dumy i tego uśmiechu, które płynie z tego, że jesteśmy twórcami i chcemy ten świat po prostu ubogacać. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Gdyby wszyscy prezydenci miast mówili tak zwięźle i tak z sensem, byłoby cudownie w naszym kraju. Powodzenia na spotkaniu z panią premier.